Ja zamykam listę. Aha, proszę bardzo. Pan poseł Cymański. O co chodzi? No tak jest pan, to po co pan się zgłasza? Dobrze, no to... A, pozdrawiam. Przepraszam, trochę pan wybrał zły moment, bo ja nie zrozumiałem tego. Jeżeli pozdrawiam, to dziękuję bardzo. Ale że w takim razie... Ale proszę państwa, przepraszam bardzo. No, zamknijmy listę najpierw. Czyli ja rozumiem, że więcej nie ma zgłoszeń. Zamykam listę, ustalam czas pytania na 1 minutę. Możemy teraz... Słucham? Dobrze, ale proszę państwa, no to oznacza, proszę bardzo, tylko że to oznacza w tej chwili, około 2 godzin. Państwo proponujecie wydłużyć ten czas, tak? Dobrze, 1,5 minuty. Proszę bardzo, 1,5 minuty i jako pierwsza pani posłanka Zdzisława Janowska, SDPL, Nowa Lewica. Proszę bardzo, pani profesor. Panie marszałku, pani minister, panie ministrze, wysoki Sejmie. Bardzo dużo problemów, ale w takim razie szybciuteńko staram się przedstawić. Otóż wiele razy słyszeliśmy tutaj, że pewnych rzeczy nie rozumiemy. Otóż moje pierwsze pytanie jest, czy państwo naprawdę nie rozumiecie, że komercjalizacja i prywatyzacja nie może uzdrowić szpitala? Czy musi uzdrowić szpital tylko w ten sposób? Ja wyjaśniam, proszę państwa, wystarczy sprawne zarządzanie, wystarczy rozrachunek ekonomiczny i wystarczy właściwie wyliczone procedury medyczne. I to jest odpowiedź. Nie potrzeba komercjalizować, prywatyzować i oddawać wszystko w niewiadome ręce. Obligatoryjność. Walczymy o to, żeby nie było obligatoryjności. W związku z tym drugie pytanie. Jak sobie państwo wyobrażacie, że szpital kliniczny, który ma inne zadanie, ma uczyć młodych przyszłych lekarzy, w jaki sposób ten szpital, który ma wysokospecjalistyczne procedury, ma wypracowywać zysk? W jaki sposób? Nie wiadomo. Dodatkowo zrobić świadczenia prywatne. Przy jednorodnych grupach pacjentów już te szpitale zostały mocno dyskryminowane. Już je spotkała wielki niedobór finansowy. Dalej, kto Państwu pozwala na to, ażeby przekazywać na własność lub użytkowanie wieczyste spółce prawa handlowego nasze grunty, nasze budynki, nasze urządzenia, które były przez lata wypracowywane i przez które ostatnimi czasy samorząd oddawał i łożył na to. Jak można deprecjonować pani służbę poseł, pielęgniarki. Za chwilę wyłączę mikrofon. Proszę kończyć już. Ma pani 5 sekund. A więc przywrócenie stanowisk kierowniczych dla pielęgniarek i pakietu... Dziękuję bardzo. Proszę nie przedłużać czasu, bo ja już...